dzięki czemu będziecie po prostu lepiej w dotlenione mieli ciało, po prostu tak dzięki jest, czemu będziecie zdrowsi. Dzięki wielkie, jeszcze raz wszystkiego bardzo dobrego. Dziękujemy, Maćku, za twój poranny czas, który poświęciłeś nam na ten dzisiaj niesamowity szczytny cel. Pozdrawiamy, miłego dnia życzymy. Do zobaczenia. Dzięki, i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, dzięki wam, cześć. Cześć. A ja tutaj sobie jeszcze chwilę zostanę. Zostanę sobie i właśnie już, czy już jest Sebastian ze mną? Jest, słyszę i pozdrawiam. Cześć wszystkim, jest, bardzo serdecznie witam. Witam serdecznie. Sebastian Chudziak, który zawodowo zajmuje się edukacją zdrowotną oraz nauczaniem i prowadzeniem treningów. Nagrywa też podcast na zdrowie. I z Sebastianem jeszcze chwilę zostanę tutaj, zanim oddam mu głos i zanim pozwolę Państwu, abyście z nim zostali. Dalej oczywiście zbierali i przyłączali się do naszej dzisiejszej niesamowitej akcji, jaką jest szczytny cel. Zbieramy przede wszystkim dzisiaj na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 10 101 zł obecnie mamy na koncie. Dzień dobry, Sebastian. Powiedz mi, czy oddychałeś razem ze mną? Oddychałem, ale troszeczkę mniej i trochę bardziej po swojemu, bo po prostu no jednak przygotowywałem się tutaj do całego wystąpienia. Ale powiem ci, że z tematem oddechu nosem, a ustami to też miałem do czynienia wiele razy i też wiele razy o tym czy czytałem, czy słuchałem. No i dla mnie to też jest bardzo istotna rzecz. Ja pamiętam jeszcze też jak za małego, za dzieciaka bardziej, oddychałem większość czasu przez usta. No i nie wiem, czy to jest korelacja, czy to jest przypadek, ale też miałem na przykład usuwanego jednego zęba, dlatego że po prostu nie mieściły mi się. Dokładnie. Wiem, że też były problemy czy to z migdałkami, czy to z wieloma innymi rzeczami i no, czuję, że jak więcej oddycham przez nos, to zwyczajnie czuję się lepiej. Nie wiem, jak to opisać dokładnie, ale wiem, że na pewno czuję się lepiej. Staram się też właśnie czy w nocy, czy w jakichkolwiek innych sytuacjach oddychać głównie przez nos, nie przez usta. Pilnuję się, kiedy mogę, to zamykam te usta, żeby właśnie przez nos oddychać. Więc dla mnie to też jest ważny element, jak najbardziej. Okej, ale słuchaj, ale nawet jak teraz myślę sobie, prowadzisz też treningi, to ciężko jest przecież, wiesz, nawet cały czas podczas treningów, czy to na siłowni, czy to właśnie indywidualne nawet jak masz, to jednak skupienie się nad ćwiczeniem i oddechem to są jednak dwie skomplikowane rzeczy, bo siłą rzeczy robimy to w sposób naturalny, że otwieramy tą buzię, prawda? Wiesz co, tak, chociaż ja zauważyłem, że jeżeli nie mówię ludziom tego, że oddychaj tak i tak, to oni bardzo często oddychają właśnie nosem, nie przywiązują tak dużej wagi do tego, żeby robić te wdechy, wydechy ustami. I jak dopiero mówię przy ćwiczeniach, w których faktycznie trzeba już oddychać w odpowiedni sposób, no to wtedy na przykład w niektórych faktycznie jest ten wdech czy wydech ustami. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, żeby przy ćwiczeniach, które nie są super mega intensywne, oddychać nosem i to jest według mnie jak najbardziej w porządku. A co do tego, czy się skupić łatwo. No ja na przykład jak nauczam, no to nie mówię ludziom od razu. Tutaj pilnuj łopatek, tu pilnuj nóg, tu miednica, tu kręgosłup, tutaj ruch taki, tutaj przedramię to, tutaj wdech ten, tutaj patrz się w tę stronę, tutaj głowa tak ustawiona, tutaj tempo ruchu tak i tak, tylko jak zwykle nauczamy zawsze po jednej drobnej rzeczy, czyli powolutku. Ale tak, masz rację, trudno jest się skupić. Dokładnie, ale przecież oboje dobrze wiemy, że zdrowe i efektywne w ogóle funkcjonowanie to nie jest tylko ćwiczenie i ruch i dieta, jest wiele więcej składników, takich jak sen, jak dobre planowanie, nawet można powiedzieć o dobrej organizacji, czy też o finansach. Co o tym sądzisz? Sądzę, że większość ludzi, jak myśli o zdrowiu, to że zbyt mało rzeczy bierze pod uwagę. Dla wielu ludzi właśnie zdrowie to jest takie coś, co na co składa się wyłącznie odżywianie, wyłącznie aktywność fizyczna i patrzą na to pod kątem tylko choroby lub nie choroby. Natomiast to, w jaki sposób nam się żyje, czyli właśnie to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, to jest kwestia tak naprawdę całości, całego naszego funkcjonowania, czyli właśnie tego, czy my jesteśmy zorganizowani, czy się wysypiamy, czy mamy odpowiedni poziom energii, czy chce nam się w ogóle cokolwiek robić, czy się uczymy, no bo nie oszukujmy się, świat idzie do przodu. I jakbyś o takim oddychaniu, jak wcześniej rozmawiałaś tutaj ze swoim gościem, powiedziała ludziom, którzy żyli 8 tysięcy lat temu, no to obstawiam, że byłoby to trudne, bo wtedy raczej pod pojęciem zdrowia czy choroby to się mówiło wyłącznie pod kątem, czy ktoś cierpi na
jakąś poważną chorobę, czy nie cierpi na poważną chorobę. My teraz żyjemy w takich czasach, że wiemy, że żeby zdrowo, dobrze, efektywnie funkcjonować, żeby mieć fajną jakość życia na wysokim poziomie, no to potrzebujemy czegoś więcej. Świat idzie do przodu, więc my też musimy iść do przodu, żeby po prostu nie zostać w tyle. I nie mówię tutaj o takim bezcelowym gonieniu za wszystkim, za czym się da, ale bardziej o tym, że warto jest się skupiać na wielu różnych rzeczach. Kasia, zresztą, skąd u ciebie się wzięło zainteresowanie takimi rzeczami, jak właśnie zdrowy styl życia? No przede wszystkim powiem ci, że pamiętam, jak podjęłam swoje pierwsze próby, bo ja się po prostu źle czułam ze sobą i wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. Nie było łatwo. Pierwszy swój bieg zakończyłam tym, że po 1,5 kilometra wyszłam do autobusu miejskiego i wróciłam do domu i wysiadłam przystanek wcześniej i udawałam, że ja to przebiegłam, ale wcale to nie była prawda. I nie było łatwo, ale wiedziałam, że tylko i wyłącznie konsekwencją i tym, że spróbuję się nie poddam, jestem w stanie coś wypracować, bo w tym wszystkim ta konsekwencja i też cierpliwość ma olbrzymie znaczenie, natomiast te rezultaty są ogromne. Lepiej się śpi, lepiej się funkcjonuje. Dla mnie akurat planowanie ma dosyć duże znaczenie, bo ja taka po prostu jestem. Ja lubię mieć zorganizowane, zaplanowane swoje poranne przede wszystkim przyzwyczajenia, jakim jest dość wczesne wstawanie, bo ja wstaję wcześnie i rano sobie poćwiczę, znajdę czas na swoją czy medytację, czy na zimny prysznic, które też bardzo lubię brać. No i one naprawdę dają mi bardzo dużą satysfakcję dla mnie, no i też są dla mnie takim motorem napędowym do dobrego dnia. No i tak jest. Ja nie zamieniłabym tego za nic w świecie. W życiu bym tego nie zamieniła. Słuchajcie, powiedz mi, czy... Zanim powiesz dalej, mamy 10 201 zł. Dalej zbieramy oczywiście, słuchajcie, 29 finał. My krótko się założyliśmy, czy na 29 finał pobijemy 29 tysięcy złotych. Ja wierzę, że tak i nie tylko tak. Byli też odważni, którzy powiedzieli dużo wyższą kwotę. Czy tak się stanie, zobaczymy na pewno na koniec dnia, może jutro, bo będą w trakcie dnia również licytacje. Bierzcie udział, bądźcie z nami. siepomaga.pl/podcasty/WOŚP. 29 finał, 29 zł albo i więcej wpłacajcie. Sebastian, proszę jeszcze kontynuować. Tak, ja jak najbardziej wierzę, że będzie to 29 tysięcy, a może jeszcze więcej. Weźmy pod uwagę, że jest to pierwsza akcja podcasty dla WOŚP. Nie było takich akcji wcześniej. Zorganizowaliśmy tę akcję nie tak dawno i naprawdę ona urosła do niesamowitych rozmiarów. Jest mnóstwo osób zainteresowanych. Zobacz, to jest dopiero początek dnia. Tak, o to chodzi. Pyszkę, nie? Uwierz mi, że naprawdę większość osób jeszcze teraz śpi sobie smacznie w łóżeczkach albo po prostu wygrzebuje się z tych łóżeczek, wstaje i dopiero zaraz będzie na tego Facebooka wchodziło, patrzyło, co tam się dzieje, że są tu jacyś ludzie, którzy przyszli, gadają o różnych rzeczach, o zdrowiu, o czymś. No właśnie, ale wracając do tego zdrowia, mówisz, że u ciebie zaczęło się to od jakiejś takiej jednej konkretnej rzeczy, na przykład miałaś jeden taki dzień, popatrzyłaś na siebie. Kurczę, jest strasznie, od dzisiaj się biorę za siebie. Tak, jak to właśnie było? Urodziłam drugie dziecko i miałam nadwagę. I ja tak, się czyli... męczyłam. I idąc z nim na spacer, idąc z wózkiem, ja się męczyłam i wiedziałam, że ten chyba obowiązki, to wszystko też powoduje, że no człowiek gdzieś tam musi trochę tego czasu dla siebie znaleźć. No i wiedziałam, że jak ja dla siebie go nie poszukam, to ja go dla siebie nie znajdę. Tak, i przede wszystkim głównym motywem było schudnąć po drugiej ciąży, a potem zrodziło się to w pasję i naprawdę... Ja tam mówię, że nie sztuką jest gdzieś tam przebiec ten maraton, ale sztuką jest być czy biegaczem, czy być w ogóle nawet amatorem sportowcem i mi to wychodzi. Próbuję najróżniejszych rzeczy i one wszystkie sprawiają mi radość. Jedną większą, drugą mniejszą. Ostatnio próbowałam nart biegowych. Nie będę mówiła, jak mi to wyszło, bo lepiej nie. Natomiast sama frajda z próbowania, sama frajda z doświadczenia jest niesamowita i naprawdę myślę, że czy spacer, czy jakakolwiek aktywność ma olbrzymie znaczenie, ale nie tylko, bo tak jak właśnie mówimy, same planowanie, dobry sen i przede wszystkim tak, sny mają też duże znaczenie. Jak ja tutaj mogę jeszcze tylko o śnie powiedzieć, to pamiętam, jak mój kierownik powiedział mi o fazach snu i ja się z tym zgadzam i moja faza snu to jest, ja muszę iść do łóżka o 22, ale ja wstaję wtedy naturalnie o 5 rano. Ja potrzebuję dokładnie te 7 godzin, żeby się wyspać, zacząć nowy dzień i obojętnie, czy jest to poniedziałek, piątek czy niedziela. Ja tak funkcjonuję, więc to były moje początki i nie było łatwo, bo ja się też chciałam poddawać wiele razy, to bolała noga, to. No i popełniłam miliony błędów, bo były kontuzje, bo były różnego rodzaju rzeczy, ale myślę, że ta aktywność ma duże znaczenie w naszym życiu. A jak u ciebie, jeszcze na koniec, zanim ja już będę musiała stąd uciekać, jak to jest twoim porankiem na przykład?
Ja tylko dodam jeszcze najpierw, że u mnie w ogóle zainteresowanie takie intensywniejsze tym zdrowiem i tak dalej też się wzięło od tego, że byłem gruby. Co prawda nie po ciąży, ale ten brzuszek też był podobny. Ja jako dzieciak, może nie tyle dzieciak, ale jak miałem te 14-16 lat, po prostu jadłem dużo takich rzeczy jak przeróżnego rodzaju słodkości, różne kanapki z majonezem w ilości hurtowej i potem zagryzałem całą jedną tabliczką czekolady, tak, tabliczką, nie kostką. No i urosłem do około 104 kg, co prawda przy moim wzroście 185 to nie było jakoś bardzo dużo, no ale tak, tak to wyglądało. I jak potem poszedłem na trening karate mając 16 lat, to po rozgrzewce byłem już naprawdę dobrze rozgrzany, chyba wiesz, o czym mówię. No i tak to się jakoś wzięło, że zacząłem zwracać na to coraz większą uwagę. A co do poranku, o którym powiedziałaś. Ja nie mam tak, żebym miał jakiś rytuał zawsze każdego ranka. Natomiast to też może być przez to, że ja mam dość nieregularny tryb życia, ponieważ nie pracuję na etacie, tak jak większość ludzi, prowadzę własną działalność. Czasami jestem z kimś umówiony na przykład na trening czy jakiekolwiek spotkanie o godzinie 22. Czasami jest to godzina 7.30. Pozdrawiam Filipa, z którym ostatnio miałem o 7.30 prowadzenie treningu, jeżeli mnie tutaj ogląda albo słucha, chociaż znając jego to pewnie śpi jeszcze. Natomiast gdybym miał też taką możliwość, że załóżmy zawsze bym zaczynał o godzinie 9 czy 10, to zapewne robiłbym to, co robię dość często, bo właśnie kiedy wstaję tak, że mam powiedzmy godzinę, dwie czy trzy rano, zanim będę coś robił, to chwilę ogarniam jakieś rzeczy w postaci jakichś mikroporządków w pokoju, czasami zaniosę jakieś naczynia z poprzedniej kolacji do zlewu, umyję i tak dalej. I zazwyczaj siadam też po tym na 15-30 minut, żeby coś sobie poczytać. Czasami jest to jakaś książka, czasami jest to jakiś artykuł, czasami robię cokolwiek innego, czasami jest to jakaś drobna gimnastyka. Natomiast też nie lubię intensywnie ćwiczyć. Z rana po prostu nie czuję się wtedy dobrze dogrzany, muszę dużo dłużej cokolwiek robić, żeby to działało. Czy ja bym komuś polecił taki rytuał? Jak najbardziej tak, ponieważ to jest w stanie trochę nakierować człowieka już na całą resztę dnia. Nie ma tak, że siądziemy przy tym komputerze i po prostu siedzimy. Tak. I tak w końcu patrzymy na zegarek. Aha, 12. Tak. Wiesz, jest. O czym mówię. Dokładnie. Słuchajcie, 10 301 zł obecnie jest na koncie. Rośnie i niech rośnie jak najwięcej. Każdego dnia uważam, że każdy z nas robi coś, z czego jest dumny. A dzisiaj mamy jeszcze jedną ku temu okazję. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbierajmy, wpłacajmy, bo jak co roku cel jest szczytny. Ja was zostawiam z Sebastianem, który z pewnością opowie wam wiele ciekawych rzeczy. Żegnam się z wami. Dziękuję wam za poranek. Dziękuję wam za to, że zdecydowaliście się dołączyć. Serdecznie pozdrawiam. Ściskam mocno. Do zobaczenia. Chłopaki mnie zaraz stąd wyłączą. A ja trzymaj się, Kasia. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa! Właśnie widzę, Kasia uciekła. No i co, kochani, zostaliśmy sami. Dzisiaj przygotowałem dla was kilka wskazówek, kilka takich lifehacków, porad, nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, właśnie na temat szeroko rozumianego zdrowia, szeroko rozumianej jakości życia, czy po prostu efektywnego funkcjonowania. No ale zanim, może kilka słów o mnie, bo zapewne jest tutaj też parę osób, które w ogóle mnie nie kojarzy, w ogóle mnie nie zna. Jestem Sebastian Chudziak i prowadzę... Nagrywam na co dzień, może nie na co dzień, ale średnio co miesiąc podcast na zdrowie. Nazywam to, że ten podcast jest o zdrowym i efektywnym funkcjonowaniu. Czyli z jednej strony nie popadam w to, że tylko zdrowy tryb życia, tylko codziennie ta kawa zbożowa, roślinki przygotowane na parze, warzywa i tak dalej, i tak dalej. Okej, to jest też super, ale patrzę na nasze funkcjonowanie pod trochę innym kątem. Może dobrze nam się będzie żyło wtedy, kiedy poprawimy relacje z innymi ludźmi. Może wtedy będzie nam się dobrze żyło, jak na przykład będziemy się mniej stresować albo inaczej stresować, o czym za chwilę powiem. Mnie bardzo interesuje właśnie funkcjonowanie człowieka i to, co robić, żeby nam się funkcjonowało zwyczajnie dobrze. A co to znaczy dobrze funkcjonowało? Przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Przede wszystkim tak, jak my chcemy, jak lubimy, żebyśmy nie czuli, nie mieli takich ciągłych dyskomfortów, że życie swoją drogą, a my swoją drogą, że mamy ciągle te niespełnione ambicje, cele.
może w jakiś sposób da się je osiągnąć. I to wcale nie tak, że musimy gonić jak króliczek, jak w tych słynnych korporacjach, jak się goni za wszystkim. Może właśnie w inny sposób. No i właśnie, jak to będzie działać? Co do mnie jeszcze. Jestem też trenerem personalnym. Pomagam ludziom w tym, żeby poprawili swoje zdrowie, jakość życia, samopoczucie w sposób trochę bardziej fizyczny, ale zazwyczaj co za tym idzie w sposób również psychiczny. Ponieważ większość z was, może większość z was wie, a może większość z was nie wie, ja tego nie wiem, ale duża część osób nie wie tego, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne to jest w pewnym sensie jedno, to jest praktycznie to samo. Tylko my często lubimy sobie to rozdzielać tak, że tutaj z jednej strony mamy to zdrowie fizyczne, tutaj z drugiej strony mamy zdrowie psychiczne, natomiast to się łączy. Nie chcę tutaj oczywiście dawać jakichś specjalnych i trudnych przykładów, że jak nas na przykład boli ząb czy boli nas brzuch, to nie myślimy wtedy o samych przyjemnościach, tylko nasza psychika też cierpi. No ale jak już to powiedziałem, to powiedziałem. Koniec. Okej. Zacznijmy może od takich paru drobnych informacji. Mamy zbiórkę. Przypominam o tym. Mamy zbiórkę. Wpłacamy na WOŚP. Mamy 29 finał, pomagamy, zbieramy dla dzieciaków, na laryngologię między innymi, diagnostykę głowy, czyli jest to w pewnym sensie związane właśnie z podcastingiem, z narządem mowy, z mówieniem, słuchaniem, odbieraniem, więc no nie krępujcie się. I ja będę bardzo wdzięczny, jak będziecie zadawać pytania, ale żeby nie było tak łatwo, to wprowadzamy pewną podstawową zasadę. 29 zł to jest minimum wpłaty do skarbonki i wtedy zadajemy pytania. Czyli jeżeli ktoś wpłaci na skarbonkę 29 zł, ma możliwość zadawania mi pytań i ja na te pytania będę po prostu na żywo odpowiadać. Zajmuję się tematami związanymi z bardzo szeroko rozumianym zdrowiem, w tym także funkcjonowaniem w społeczeństwie, psychologią, organizacją dnia, produktywnością, snem, stresem, więc miejcie naprawdę dużo swobody w zadawaniu jakichkolwiek pytań. Tak, pozdro również, dzięki za wszystkie komentarze. Druga taka kwestia, drugie takie mikro ogłoszenie. Jeżeli ktoś dokona dużej wpłaty, dużej to znaczy 500 zł w trakcie trwania mojego wystąpienia, ma u mnie darmową konsultację. Co to znaczy darmowa konsultacja? To, że zdzwaniamy się na przykład telefonicznie czy w jakikolwiek inny sposób i ja tobie pomogę w ustawieniu swojego życia, podpowiem ci, jaki na przykład realizować plan ćwiczeń, powiem ci, na czym najlepiej by było się skupić, jak opanować stres, jeżeli masz taką trudną sytuację, podpowiem ci konkretnie pod ciebie, jak zorganizować na przykład kwestie snu i wiele innych. Także to by było, jeśli chodzi o ogłoszenia. Pewnie ci jeszcze o tym przypomnę, ale nie jestem pewien. Dobra, o czym ogólnie będzie dzisiaj? Monstera, tak, dziękuję. Monstera pięknie rośnie i tutaj drugiego liścia już wypuściła, tylko nie wiem, czy go widzicie. Pewnie go nie widzicie, bo jest za dużo jest tych roślinek wszystkich za mną, ale musiałem sobie zrobić takie tło. Znaczy musiałem, chciałem. Okej, o czym będzie dzisiaj? Wskazówki dotyczące zdrowia i efektywnego funkcjonowania. Będą to takie zajawki i ogólniki, to znaczy nie będę tutaj wchodził w bardzo dokładne kwestie, ponieważ jeżeli chcecie bardzo dokładne kwestie, to będzie o tym dokładniej lub jest o tym dokładniej już w moich podcastach. Też oczywiście nie o wszystkim, ponieważ jeszcze na przykład nie mam takiego dedykowanego podcastu na temat snu czy stresu, ale będzie o tym za jakiś czas, jak ogarnę dość dużo ciekawszych materiałów, jak pomyślę o jakimś dobrym scenariuszu na odcinek, tak żeby też nie robić byle czego. No i przypominam, można, jak najbardziej można zadawać pytania, ja tutaj będę was widział. Tak, Kuba też, wiem, pozdro trenerze. Dzięki. Kuba, bierz się do roboty i wiesz o czym, wiesz co mam na myśli. Także co, przejdźmy do paru podstawowych rzeczy. Zdrowie i jakość życia. To są takie totalne podstawy. I to czym jest zdrowie, plus minus każdy wie, ale nie każdy jest w stanie dokładnie je zdefiniować. I ja w żadnym wypadku nie chcę tutaj wchodzić na taką oficjalną naukową definicję WHO, którą miałem na studiach jakieś 58 razy w ciągu miesiąca, tylko chcę po prostu wam powiedzieć, że zdrowie to nie jest wyłącznie brak choroby. Zdrowie to jest dobre funkcjonowanie w każdej sferze, czy to fizycznej, czy to psychicznej, czy to społecznej, czy też często dodaje się do tego sferę duchową.
Czyli mówiąc inaczej, jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy czujemy się spójni, wtedy, kiedy nic nam nie dolega na jakiejkolwiek płaszczyźnie życia. I ta definicja zdrowia, ta nowoczesna definicja zdrowia, ona się trochę zaciera z pojęciem jakości życia. Jakość życia to jest w zasadzie to samo. To jest to, jak dobrze nam się żyje i główną częścią składową jakości życia jest właśnie nasze zdrowie, ale też czynniki niezależne od nas, takie, znaczy częściowo niezależne od nas, bo mam tutaj na myśli na przykład społeczeństwo, mam tu na myśli na przykład otoczenie, to czy chociażby jak otworzymy okno, to czy my wietrzymy swój pokój, czy my wietrzymy to, co jest na zewnątrz, naszym świeżym powietrzem. Swoją drogą polecam oczyszczacze powietrza, bardzo się przydaje w dzisiejszym świecie smogu. Czyli jakość życia jest troszeczkę bardziej pojęciem obszernym, szerokim. I nie oszukujmy się, ale niezależnie od tego, co robimy, kim jesteśmy w życiu, czy jesteśmy hydraulikiem, informatykiem, czy jesteśmy freelancerem, czy jesteśmy bezrobotni, to zdrowie i jakość życia są tematami, które po prostu są dla nas ważne. Być może my, jako osoby, które mają teraz na przykład pomiędzy 20 a 50 lat, być może my będziemy tym pokoleniem, które będzie żyło dużo, dużo, dużo dłużej niż wynosi aktualna średnia długość życia, czyli około te 76-78 lat. Być może, bo wiemy doskonale, że nauka, technologia, wszystko to idzie naprawdę do przodu i może akurat za 5, 10, 15 lat będziemy mieli takie metody, takie środki, które naprawdę nam to życie wydłużą w bardzo znaczącym stopniu. No cóż, ja jestem za, ja temu kibicuję, bo ja chcę żyć długo, chcę żyć dobrze i myślę, że wy też chcecie żyć długo i dobrze. I jeżeli nie będziemy o siebie dbać, to zmniejszamy szansę na to, że doczekamy się takich czasów, czyli że dożyjemy w dobrym zdrowiu takich czasów, momentu, kiedy będziemy mogli to życie wydłużyć. Wydłużyć o ile? Nie wiem, może o 100 lat, może o 500 lat. To jest już piękna kwestia i nie chcę o niej dużo dłużej dyskutować, przynajmniej teraz. I co do zdrowia. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy i tego będę się czepiał i o tym będę przypominał jeszcze dzisiaj pewnie z 15 razy. Wszystko jest połączone. To nie jest tak, że jeżeli mówimy o zdrowiu, to jest wyłącznie jeden element i możemy całą resztę życia po prostu nie zwracać na nie uwagi. Nie. Wszystko jest połączone. Dlaczego? W jaki sposób? Prosty przykład. Aktywność fizyczna, oprócz tego, że poprawia nasz stan kondycji, siły, sylwetkę, wpływa na przykład na nasze funkcjonowanie kognitywne, czyli na funkcjonowanie mózgu, na naszą pamięć, koncentrację, poziom energii. To, czy dobrze śpimy, jest zależne od aktywności fizycznej, ponieważ regularna aktywność fizyczna sprzyja dobremu snu. Dobry sen natomiast sprzyja temu, żebyśmy mieli więcej energii. Co więcej, zdrowe odżywianie też pomaga nam w tym, że mamy więcej energii, że się lepiej czujemy, że chętniej realizujemy różnego rodzaju rzeczy, plus zdrowe odżywianie powoduje to, że lepiej śpimy. A to, że lepiej śpimy i lepiej się odżywiamy, powoduje to, że mamy więcej energii do tego, żeby na przykład czasami ruszyć się, czyli zadbać o naszą aktywność fizyczną. Czy widzicie i czujecie już, jak to kółeczko się zamyka, jak to wszystko jest poprzeplatane ze sobą? A ja podałem tylko trzy proste przykłady, czyli sen, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. A tego jest wiele, wiele, wiele więcej. Co więcej, wy teraz tutaj siedzicie i co robicie? Uczycie się. Po prostu uczycie się, bo słuchacie różnych rzeczy na temat właśnie tego, co ja mówię, czyli szeroko rozumianego zdrowia. I to jest kolejny element, który będzie sprawiał, że będzie nam się lepiej funkcjonowało. Bo w końcu, jeżeli mamy coś zmieniać, no to musimy wiedzieć, co chcemy zmieniać. Dobra, i przechodzimy powolutku dalej. Pierwszą taką rzeczą, którą chciałbym omówić, która jest według mnie bardzo ważna. Kuba, kiedy kebab? Kebab można jak najbardziej spożywać, ponieważ nie jest to jedzenie aż tak tragiczne, jak się wielu osobom wydaje. Natomiast kiedy najlepiej? Po aktywności fizycznej. Jak zrobiłbyś porządny trening, albo na przykład jakbyś pracował na budowie, no to też jest jak najbardziej wskazane, ale najlepiej to by było po dobrym treningu. Myślę, że możesz sobie spokojnie takiego kebaba zjeść. Zadbaj o to, żeby było dużo warzyw i dobrej jakości mięso. Ale przejdźmy do stresu. Większość ludzi uważa stres za coś złego. A ja od jakiegoś czasu, chyba od dawna, mówię, że stres nie jest wcale niczym złym. Samo pojęcie stresu. Stres to jest niespecyficzna reakcja organizmu na różnego rodzaju
bodźce, które mogą być na przykład zagrożeniem, wyzwaniem. I stres to jest nic innego jak wzmożona mobilizacja organizmu, jak taki stan, w którym będziemy na przykład walczyć, uciekać albo cokolwiek podobnego robić. Ogólnie u większości ludzi stres, taki w zasadzie jakikolwiek stres, to jest właśnie reakcja walki i ucieczki. Mówi się też, że u niektórych kobiet, nie u wszystkich, ale u niektórych kobiet, głównie kobiet, jest reakcja bardziej pojednania niż walki i ucieczki, natomiast u większości ludzi jest to nadal walka i ucieczka. Pomyślmy sobie o tym. Nasz gatunek ewoluuje od setek tysięcy lat. Kiedyś z drzewa wyskoczył tygrys, no i człowiek taki, ten, który żył kiedyś, no musiał się chyba troszkę zestresować. Dzisiaj w podobny sposób nas stresuje na przykład to, że szef w pracy podejdzie i powie nam, zanim pójdziesz do domu i coś tam kontynuuje. Tylko kiedyś, jak ten tygrys zza drzewa na nas wyskoczył, no to co się działo? W nogi uciekamy, ewentualnie bierzemy dzidę, którą mamy w ręku i walczymy z tym tygrysem. Dzisiaj jak szef nam powie, słuchaj, musisz jeszcze zostać przez chwilę w pracy, no to my nie mamy, znaczy możemy dzidą zaatakować tego szefa, ale myślę, że to nie byłoby optymalne rozwiązanie. Natomiast żyjemy też w czasie, w którym stresuje nas naprawdę wiele różnych rzeczy. I pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, pierwsza najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, to zmienić podejście do stresu. Zmienić podejście do stresu w ten sposób, że nie traktować go jako coś złego. Traktować stres jako wyzwanie. Traktować stres jako pozytywny bodziec do ruchu, do jakiejkolwiek akcji i cieszyć się, że on występuje. Pod żadnym pozorem nie mówić sobie czegoś takiego, że o nie, stresuje się, jest źle, bo przez to będziemy się stresować jeszcze bardziej. Czyli mamy z jednej strony coś, co sprawia, że gorzej się czujemy, a my sami robimy sobie to, że jeszcze gorzej się czujemy. No, gdzie jest logika? No właśnie. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz odnośnie stresu, zmieniamy nasze podejście. Cieszymy się, że on występuje. Uwierzcie, że nasza podświadomość będzie naprawdę dużo lepiej funkcjonować, jeżeli zmienimy to podejście do stresu na takie, o jakim mówię. Weźmy jeszcze pod uwagę, że stres może być przede wszystkim albo przewlekły, albo ostry. Wspomniana wcześniej akcja z szefem albo z tygrysem, który wyskakuje z drzewa, to jest zwyczaj stres ostry. Natomiast jest też stres przewlekły. Stres przewlekły to każda sytuacja, która po prostu ciągnie się w nieskończoność i która trwa bardzo długo. Na przykład złe warunki pracy, na przykład konflikty w domu, czy na przykład jakaś choroba, która trwa długo. To jest stres przewlekły. I z takim stresem zazwyczaj radzimy sobie w bardzo prosty sposób, prosty oczywiście w cudzysłowie, czyli szukamy przyczyny i radzimy sobie z przyczyną. To jest najważniejsze. Natomiast ze stresem ostrym możemy radzić sobie, tak jak wcześniej powiedziałem, czyli zmienić do niego nastawienie i to powinno nam już wiele zmienić. Weźmy też pod uwagę, że stres jest motywatorem do działania. Jeżeli byśmy mieli wszystko, to znaczy wszystko mielibyśmy pozabezpieczane, załóżmy, że jesteśmy w pełni zdrowi, mamy ogarnięte kwestie bezpieczeństwa rodziny, finansów, wielu innych rzeczy, mamy miliardy na koncie, nie potrzebujemy pracować, czujemy się dobrze, to czy mamy taki bodziec do tego, żeby dalej coś robić, żeby dalej się rozwijać, działać? On będzie dość mały. Oczywiście są osoby, które mają taki wewnętrzny bodziec, taką wewnętrzną motywację do tego wszystkiego, ale no myślę, że nie wszystkie. Natomiast stres jest nam potrzebny do pewnego poziomu, czyli idzie w górę do pewnego momentu, tu jest optimum i potem już będzie to wszystko spadało, jak tego stresu będzie za dużo. Dlatego stresem musimy w dość przemyślany sposób manipulować, aby on nam służył, aby nas rozwijał, pchał do przodu, a nie nas degradował. Czyli nie może być go za dużo, nie może być go za mało. U różnych ludzi występują, ja to nazywam trzy takie drogi, trzy bariery. Jedna to jest bariera wejścia, czyli to, jak my odbieramy sytuacje stresowe. Druga to jest taka nasza wewnętrzna droga, czyli możemy się go pozbywać na przykład przez medytację, wyciszenie. I trzecia rzecz to jest pozbywanie się stresu przez wyrzucenie go z siebie. Wyrzucenie go z siebie, co to znaczy? Ano tylko tyle, że możemy też
ze stresu zejść chociażby intensywną aktywnością fizyczną, chociażby wygadaniem się przed kimś, czy w dowolny inny sposób. Także każdy musi znaleźć dla siebie taką metodę. Warto jest na pewno zadbać o to, żeby od czasu do czasu pomedytować, czyli wyciszyć się, skupić się, to zazwyczaj pomaga. To, co wcześniej mówiła Kasia wraz ze swoim gościem, czyli skupić się na oddechu, to jest też forma medytacji. Tak samo wzmacniać pewność siebie. Praktykować w dowolny sposób, uczyć się, wystawiać się na sytuacje stresowe i one potem dużo mniej nas będą stresować. Jak ja bym nigdy w życiu nie nagrywał nic na kamerę, nie nagrywałbym czegokolwiek do mikrofonu, który jest tutaj, to ja pewnie też teraz siedziałbym i się stresował, a ja się prawie w ogóle nie stresuję tą sytuacją, którą tutaj mamy. Dlaczego? Praktyka. Chociażby od prawie 2 lat uczęszczam do Toastmasters. Serdecznie tutaj pozdrawiam wszystkich moich klubowiczów z Toastmasters, którzy pewnie też słuchają mnie. I osoby, które chodzą, które chodziły do Toastmasters, wiedzą doskonale, że to jest miejsce, w którym praktykujemy, w którym uczymy się wielu różnych rzeczy i przez to mniej się później stresujemy. Nastawienie do sytuacji, o tym wam mówiłem, relaks w dowolnej formie, to się też bardzo przydaje. Tak samo ważną rzeczą jest rozwiązywanie sedna problemu. Czyli jeżeli stresuje nas jakaś sytuacja, to może warto by było się skupić, żeby rozwiązać tę sytuację, a nie tylko się odstresowywać. No właśnie. No ale stres to jest jedno. Nie widzę w ogóle od was żadnych pytań, żadnych wpłat. Ja wiem, że może za dużo gadam i jesteście zbyt zaobserwowani tym wszystkim, ale raz jeszcze przypominam, mamy zbiórkę, mamy 10 321 zł, natomiast cel to jest 29 tysięcy zł, albo najlepiej tak ze 100 tysięcy. No ale myślę, że stać was na to, jesteście na tyle dobrzy, że dorzucicie się po parę groszy. I raz jeszcze przypominam, 29 zł wrzucone do skarbonki i zadajemy pytania. Tak, właśnie tutaj nam Jędrzej pisze, że na głównym koncie WOŚP są już 42 miliony. To jest niesamowita kwota. Ja biorę łyczek wody i zaraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to sen. Sen, co to jest sen? Nie będę mówił, co to jest sen, bo chyba każdy z nas wie, czym jest sen, ale nie każdy z nas wie, jak go zoptymalizować. Przede wszystkim sen to jest czas, który musimy przeznaczyć na wypoczynek, na to, żeby się zregenerowało nasze ciało i wiele innych rzeczy. Ile czasu potrzebujemy spać, żeby się wyspać? Różnie, różne osoby mają różne zapotrzebowanie na sen i jest to pomiędzy 7 a 9 godzin zazwyczaj, natomiast są osoby, którym wystarcza 6 godzin, są osoby, którym wystarcza 10 godzin. Ale nie chodzi tutaj o ilość, a chodzi bardziej o jakość. Uwierz mi, że dużo lepiej będzie spać 7 godzin w świetnej jakości niż 10 godzin w byle jakiej jakości snu. A co to znaczy jakość snu? Sen dzieli się na fazy, które trwają około 90 minut. Około, ponieważ może być tak, że pierwsza faza trwa 100 minut, kolejna trwa 62 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te fazy polegają na tym, że naprzemiennie śpimy przez jakiś czas w śnie głębokim, później w śnie płytkim, potem znowu głęboki, potem znowu płytki. I zazwyczaj budzimy się w śnie płytkim. Stąd na przykład możemy mieć takie coś, że czasami budzimy się super wypoczęci, a czasami budzimy się bardzo tacy zamuleni, zaspani. To znaczy, że jeżeli budzimy się w złym stanie, to że zazwyczaj przebudziliśmy się w niewłaściwej fazie snu. Co można z tym zrobić? Skorzystać z budzika znanego jako smart alarm, który słucha nas i obudzi nas w tym czasie, kiedy na przykład przekręcamy się z boku na bok w łóżku. I warto jest naprawdę takiego czegoś używać, bo dzięki temu prawie zawsze będziemy wstawać właśnie w tej dobrej fazie, czyli właśnie wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci. Natomiast sen to jest coś więcej. To jest czas, czyli właśnie czas trwania snu, który powinien wynosić nie za dużo i nie za mało. Kolejna rzecz to jest cisza. Większość osób właśnie to bagatelizuje, czyli nie wygłusza, nie wycisza całego pomieszczenia, gdzie śpimy. I tutaj naprawdę przydatną rzeczą jest używanie zatyczek do uszu. Tak, do tego się trzeba przyzwyczaić, do tego trzeba przywyknąć przez jakiś czas, ale zatyczki do uszu mogą naprawdę poprawić naszą jakość snu. Kolejna rzecz to jest ciemność. Zdarza się jeszcze, że niektóre osoby śpią przy włączonym ekranie, że śpią przy włączonym telewizorze i przez to niszczą sobie ten sen w bardzo dużym stopniu. W żadnym wypadku nie możemy spać
przy jakichkolwiek źródłach światła, nawet przy odsłoniętym oknie, ponieważ to będzie po prostu pogarszało jakość naszego snu. Jeżeli nam zależy na zdrowiu, na dobrej jakości życia, to dbajmy o to, jak najbardziej się da. Kolejna kwestia to jest regularność. Nie mówię tutaj o tym, że zawsze musimy spać w godzinach dokładnie 22, 6 czy cokolwiek podobnego. Natomiast świetnie jest, jeżeli ta plus minus jedna godzina jest nieprzekraczana. Czyli jeżeli normalnie pracujemy na etacie i wstajemy na przykład codziennie o godzinie 7, no to w weekend nie śpimy do godziny 11, 12, bo będzie nam się gorzej spało na co dzień. Śpimy do godziny 8, maksymalnie 9, żeby nie było aż tak dużego skoku. Ja wiem, czasami jest trudno, czasami chcemy dłużej posiedzieć, ale warto jest zorganizować swoje życie tak, żeby nie być zależnym od czegoś, co nas ciśnie, żebyśmy siedzieli do tej pierwszej, drugiej w nocy, tylko troszeczkę, chociaż troszeczkę wcześniej się położyć. Tutaj ktoś mi pisze w komentarzach, że godzinę przed snem odkładam komórkę, ogarniam się do spania i biorę książkę. I Kuba tutaj pisze, że ja czytam przed snem. I tak, to jest jak najbardziej okej. Okay. Czytanie jest jak najbardziej dobre, ponieważ ono bardziej wycisza. Natomiast komórka przed snem, czy jakiekolwiek inne źródło światła niebieskiego, one już będą nas zaburzać, jeśli chodzi o spanie. Natomiast weźmy pod uwagę o jedną też bardzo ważną rzecz, że jeżeli korzystamy na przykład ze smartfona, nawet z filtrem światła niebieskiego i na nim oglądamy YouTube'a, na nim przeglądamy media społecznościowe, to nie jest to korzystne dla naszego snu, ponieważ co robi? Wzbudza nasze emocje, czyli absorbuje nas, sprawia, że my dużo więcej o czymś myślimy, potem jest nam trudniej zasnąć. Najlepiej jest się przed jednak troszkę wyciszyć. Jeszcze kolejna wskazówka co do snu, to jest wygodne łóżko i stosunkowo niska temperatura. Optymalnie 18-21 stopni, natomiast mi się zdarza czasami spać w temperaturze nawet 15-16 stopni pod ciepłą kołdrą, więc nie odczuwam tego, ale jednak góra ciała i oddech jest wykonywany przy właśnie tym chłodnym powietrzu i powiem szczerze, że jest super. Natomiast warto jest rano jednak zagrzać, żeby nam się lepiej wstawało z tego łóżka. Pamiętajmy, że sen jest czymś, co da nam dużo więcej energii, przez co na przykład będziemy chętniej robić inne rzeczy. Inne rzeczy, takie jak właśnie ta wspomniana aktywność fizyczna, takie jak uczenie się, czy cokolwiek podobnego. No ale idźmy dalej. Nawyki. Co to jest nawyk? Kuba, 15 stopni, nie w namiocie, tylko w pokoiku, który mam przeznaczony jako sypialnia. Po prostu przez większość dnia jest tam otwarte okno i zazwyczaj tam nie grzeję, ewentualnie wrzucam, włączam grzejnik, tylko na sam wieczór niech tam powolutku się nagrzewa. Także tak, polecam właśnie taką temperaturę. Przejdźmy dalej, nawyki. Nawyk w skrócie to jest czynność lub jakakolwiek inna rzecz, reakcja, którą wykonujemy bez udziału świadomości, którą wykonujemy bez, może z tą świadomością to zaraz wyjaśnię, ale bez takiego czegoś, że musimy się do tej rzeczy motywować, robić dowolnej innej rzeczy, żeby to zrobić. Bez udziału świadomości to znaczy, że nie musimy kombinować, wysilać się, motywować do tego, żeby to zrobić. Po prostu samo gdzieś tam nam wpada i przychodzi. Tak jak zazwyczaj nie myślimy o tym, że musimy wieczorem pójść umyć zęby, tylko po prostu to robimy. Tak samo jak nie myślimy o tym, że idziemy pod prysznic, tylko po prostu idziemy pod ten prysznic. Kuba, dzięki za wpłatę. Jak chcesz jakieś pytania zadawać, to po prostu pisz na czacie. I teraz, nawyki to jest coś, co żyje z nami przez cały czas. Mogą być przeróżne. Nawykiem jest chociażby to, że rano jak wstajemy po śnie, to bierzemy tego smartfona, wlepiamy się i po prostu tam sobie jeszcze przez godzinę klikamy i w ten sposób często marnujemy godzinę naszego pięknego poranka. Natomiast każdy nawyk możemy zmieniać. Nawyki zmieniamy w bardzo prosty sposób. Po jednej rzeczy, czyli nie zmieniamy całego naszego stylu życia od razu tak po prostu, że rzucamy wszystko i od dzisiaj jesteśmy super mega zdrowi, zawsze zimne prysznice, zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, idealny sen, zero stresu i wszystko inne. Nie. Bierzemy jedną rzecz i po prostu ją powtarzamy. Jak długo? Kiedyś się utarło takie przekonanie, że żeby zrobić sobie nawyk, potrzebne jest 21 dni. I to się okazuje mitem, bo przede wszystkim zależy to od tego, co jest tym nawykiem.
Natomiast trzeba zazwyczaj kilkadziesiąt dni, nawet często sto kilkadziesiąt, żeby taki nawyk zrobić. Natomiast warto jest pojedynczo wdrażać jakieś nawyki. Przykładowo, jeżeli gorzej się odżywiamy, to świetnym nawykiem jest na przykład tylko odstawić słodkie napoje, zamienić je na przykład na słodkie herbaty owocowe. Słodkie to znaczy niekoniecznie, że z cukrem, ale po prostu te, które mają hibiskus czy jakiekolwiek formy suszonych owoców. I to jest świetna metoda. Natomiast później, potem możemy do każdego posiłku dodawać warzywa. Czyli wprowadzamy kolejny nawyk powolutku. Później wyłącznie odstawiamy słodycze albo zamieniamy je na zdrowsze przekąski. I tak powolutku, powolutku. Kolejny bardzo fajny nawyk to są zimne prysznice. Ja biorę zimne prysznice codziennie od ponad półtora roku i cenię sobie to bardzo, ponieważ poprawiła się w bardzo znaczącym stopniu moja odporność na zimno i od tamtego czasu przyznam się, że praktycznie nie chorowałem w ogóle, nie miałem jakiejkolwiek choroby, miałem chyba zaraz taki delikatny katar i mi to przeszło. Zaraz do tego wrócę, bo Kuba jeszcze tutaj zadał pytanie, jak się otuczyć zasypiania przed telewizorem. Przede wszystkim wyłączyć telewizor. Ja wiem, jak banalnie to brzmi, ale po prostu kładziesz się i wyłączasz telewizor. I teraz pytanie, co się z tobą dzieje? Czy ty czujesz jakiś niepokój, czy czujesz cokolwiek złego wtedy, kiedy wyłączysz ten telewizor? Inna możliwość to jest ustawienie sobie przy telewizorze automatycznego wyłączenia. Jeszcze inna to wydelegowanie innego miejsca do spania niż miejsce, w którym masz telewizor. I jeżeli mamy jeden pokój, to możemy to zrobić w jakikolwiek innym, w jakikolwiek inny sposób, czyli na przykład telewizor ustawić tak, żebyśmy go nie widzieli z łóżka, czyli po prostu tak wymanewrować meblami w naszym pokoju, żeby jednak nie było to widoczne. I w jakikolwiek sposób powoli, powoli, powoli. Natomiast zawsze można też zamienić ten telewizor na cokolwiek podobnego na start, czyli chociażby na oglądanie czegoś na smartfonie, co jest mniejsze i co będzie mniejszy efekt dawało i będzie nam łatwiej później się od tego odzwyczajać. Czyli znowu stopniowo. No ale właśnie, wracając do nawyków i przykładowo zimnego prysznica. Jak sobie zrobić taki nawyk brania codziennie zimnego prysznica? Przede wszystkim zmienić podejście, co jest coś, o czym mówiłem już wcześniej. Zmienić podejście, czyli nie, o nie, jak strasznie, będzie mi zimno, będzie mi źle, tylko robię to, bo chcę to robić, bo to jest fajne, przyjemne. I powtarzać sobie to w głowie, że to jest fajne i przyjemne. Będzie super. I teraz zacznijmy od początku, czyli od rozgrzania się gorącym prysznicem. Jak się rozgrzejemy gorącym prysznicem, to przez pierwsze na przykład 2-3 tygodnie oblewamy zimną wodą na koniec wyłącznie nasze nogi i ręce. Później nogi, ręce i głowa. I tak kontynuujemy przez parę tygodni. Później nogi, ręce, głowa i tułów na chwilę. Ale tylko na chwilę. Czujemy wtedy, że ten oddech wzmaga się na jakiś czas, no i to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast to jest kwestia wyrobienia w sobie nawyku, czyli zaczynamy powoli i stopniowo i co najważniejsze, regularnie. I co? Przechodzimy dalej do kolejnej kwestii, kolejnej wskazówki, jaką jest uczenie się. I teraz ty, mój drogi widzu, który mnie tutaj właśnie oglądasz, ty się uczysz. I warto jest zmienić podejście z tego, że uczenie się to jest tak, jak było na studiach czy w szkole, że otwieramy te zeszyty, uczymy się na pamięć jakichś słówek, jakichś definicji. Nie, uczenie się to jest po prostu zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy. Świetną metodą do tego są podcasty, a skoro już jesteśmy przy podcastach, to przypominam, że jesteśmy w akcji podcasty dla WOŚP i chcemy się dorzucić dla WOŚP-u. Zbiórka jest pod adresem siepomaga.pl/podcasty dla WOŚP i teraz mamy 10 400 zł, natomiast celem do końca dnia jest 29 000, także zapraszam do dokonywania wpłat. Ale wracamy do uczenia się. Uczenie się to jest bardzo ważny element zdrowia, ponieważ jeżeli będziemy mieli większą wiedzę, no to dzięki temu jesteśmy w stanie zmieniać więcej rzeczy. I teraz pamiętaj, że to ty masz wybór, co robisz w ciągu twojego dnia. Czy jeżeli na przykład siedzisz, stoisz, robisz jakiekolwiek rzeczy, to słuchasz wyłącznie muzyki, czy na przykład słuchasz podcastu albo jakiegoś audiobooka. To, czy na przykład jak oglądasz
coś wideo, to czy jest to, załóżmy, serial na Netflixie, i tutaj nie mam z tym żadnego problemu, czy to jest na przykład popularno-naukowy jakiś film na YouTubie. I to ty wybierasz. Ja tutaj nie mówię, w żadnym wypadku nie mówię, że masz rezygnować z przyjemności, tylko może podzielić to jakoś. Inna sprawa, że przyjemnością może być też właśnie oglądanie ciekawych rzeczy w formie popularno-naukowej. Czemu nie? Tego jest multum. Pamiętajmy, że mamy naprawdę dużo różnych źródeł do uczenia się i możemy to robić z totalnie dowolnych źródeł. Tego jest mnóstwo w internecie i warto to po prostu robić. Warto się uczyć. Warto jest przede wszystkim też uczyć się na błędach innych ludzi. Warto jest uczyć się w przyjemny sposób robić notatki. W jakikolwiek sposób robić notatki. Ja używam narzędzia Google Keep, czyli zwykłych notatek od Google, i według mnie one są o tyle dobre, że łatwo jest później wrócić do czegoś, wyszukując po słowach kluczowych. I pamiętajmy też, że każda osoba ma swoją metodę. Ja na przykład bardzo preferuję audio, ja słucham wręcz nabogowo podcastów, lubię też oglądać różnego rodzaju filmy, lubię też czytać, ale moją drogą jest chyba najbardziej audio. Natomiast każda osoba musi to dostosować do siebie. No i kolejny element, który jest ważny w naszym zdrowiu, stylu życia, to jest produktywność. Tylko pozwólcie, że zerknę jeszcze najpierw na komentarze, czy po prostu nie ma tutaj jakichś kolejnych pytań. Widzę, że chyba nie ma. Super. Jak będą pytania, to jak najbardziej zachęcam do ich zadawania. Przypominam, 29 zł wpłacamy na Się Pomaga i zadajemy pytania. Ale wracamy do produktywności. Okej, fajnie jest żyć spontanicznie i nie ma w tym nic złego. I według mnie to jest też jak najbardziej super, że żyjemy spontanicznie. Natomiast, żeby mieć czas na to, żeby żyć spontanicznie, warto jest zaplanować sobie pewne rzeczy. Zaplanować, przez to unikamy takich sytuacji, w których mamy coś do zrobienia, ale nie mamy czasu, nie wiemy, kiedy to zrobić. To jest dużo lepsze po prostu, kiedy mamy cokolwiek zaplanowane. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o produktywność, o której wam powiem, to pozytywna wielozadaniowość. Bardzo prosty przykład to jest słuchanie podcastu, mając słuchaweczki w ten sposób, i na przykład zmywanie naczyń, sprzątanie, ćwiczenie. Dowoli. Idź na spacer i słuchaj audiobooka. Ewentualnie idź na spacer i w tym czasie załatw wszystkie rozmowy telefoniczne. Jeżeli chcesz do kogoś zadzwonić i po prostu pogadać, no to idź na spacer w tym czasie. Nie siedź tak po prostu bez czynności, tylko no właśnie zrób to, albo na przykład posprzątaj. Inna opcja pozytywnej wielozadaniowości to jest chociażby rozciąganie się i czytanie książki. No dobra, i teraz może zapytasz mnie, ale jak? Po prostu siadasz, przyjmujesz pozycję do rozciągania, przytrzymujesz ją przez 5 minut i w tym czasie otwierasz sobie książkę albo smartfona, albo Kindle, albo cokolwiek i czytasz. Czemu nie? Wykonujemy dwie rzeczy, ja to nazywam pożyteczne z pożytecznym. Czy przyjemne, no to już sam wybierasz. I co do produktywności, bardzo ważnym pojęciem jest też prokrastynacja. I ona jest oczywiście tym czymś negatywnym, ponieważ jest to odwlekanie zadań na później. Bardzo ważna kwestia. Natomiast co do prokrastynacji, ona będzie zależna od naszej ogólnej energii. Jeżeli mamy słaby sen, jeżeli mamy mało aktywności ruchowej, jeżeli słabo się odżywiamy, to wtedy co? No wtedy nie chce nam się wykonywać podstawowych rzeczy. Przeszkadzacze, które mamy dookoła, czyli wszystkie powiadomienia, polecam wyciszyć na smartfonie, bo co chwilę jak będą nas atakowały, to my się nie weźmiemy do tej roboty, ciągle będziemy rozproszeni. Kolejna rzecz to jest właśnie uzależnienie od rozproszenia. Zachęcam do przesłuchania całego odcinka podcastu mojego na ten temat. Inna sprawa co do prokrastynacji to jest to, że bierzemy się często za zbyt duże zadania, które warto jest podzielić na kawałki. I w żadnym wypadku nie być perfekcjonistą przy tym, tylko bierzemy się za jeden fragment. Jak mamy przeczytać książkę, to nie czytamy książki, czytamy 3 strony książki i nic poza tym. Co więcej, jeszcze możemy sobie dać jakąś nagrodę do tego. No właśnie, to jest jak najbardziej dobra metoda. Inna sprawa to przemyśleć, po co robimy daną czynność. Bo może naprawdę nie potrzebujemy wykonywać jakiejś czynności, może na przykład wcale nie potrzebujemy czytać książki, bo możemy równie dobrze jej przesłuchać w formie audiobooka, albo nawet nie potrzebujemy tej książki, bo jest taki świetny podcast, którego możemy posłuchać, co będzie dla nas bardzo przyjemne, przydatne i również zdobędziemy podobną albo może nawet lepszą wiedzę.
Także wybieramy to, co jest dla nas. Nie zmuszajmy się do robienia czegoś, czego nie chcemy robić. I co do prokrastynacji, czyli odwlekania, odkładania różnego rodzaju czynności. Najważniejsze to jest zacząć. Po prostu zacząć. Wziąć się nawet na minutę do roboty. Przykład takiej metody, żeby dobrze zacząć, to jest 10 minut wykonywania tej, w cudzysłowie, nieprzyjemnej czynności i 50 minut przyjemności. Jeżeli w ten sposób sobie to ustawimy, no to czy to nie będzie dla nas łatwe do zrobienia, że nie siadamy do naszego trudnego zadania na godzinę, tylko na 10 minut, a później dajemy sobie przyjemność. No i to jest właśnie super. Co do produktywności, tego jest naprawdę dużo, natomiast nie będę o tym już bardzo, bardzo, bardzo dużo dzisiaj mówić. Wspomnę jeszcze o paru prostych czynnikach. Odnośnie aktywności fizycznej jak najbardziej nie będę tutaj za dużo wam mówić. Jest kilka podcastów na ten temat, które nagrywałem, także zapraszam do wysłuchania. Natomiast dwie drobne wskazówki, które wam dam. Po pierwsze, większość z nas teraz pracuje z domu albo dużo siedzi w domu. Mamy czasy, jakie mamy, więc dużo więcej siedzimy. Postarajcie się o to, żeby raz na pół godziny, raz na godzinę wstać nawet na 2-3 minuty od komputera, od fotela, na którym siedzimy i zrobić sobie chwilę rozruchu. 2 minuty, minuta, kilka skłonów, kilka przysiadów, kilka podskoków, kilka pajacyków. I naprawdę tyle wystarczy. Druga wskazówka to spacerujmy tam, gdzie się da. Nie idźmy za każdym razem, może inaczej, nie jedźmy za każdym razem autobusem, samochodem na przykład na zakupy, tylko zróbmy to w inny sposób. Może można pojechać rowerem, można iść spacerem w dowolny inny sposób. Także to by było to. Powiem jeszcze wam o dwóch prostych rzeczach. Natomiast ta druga będzie już, nie będę wtedy już sam, będzie już z osobą, która będzie po mnie zaraz, z Krzyśkiem, ale to za chwilkę. Chcę wam jeszcze powiedzieć o czymś takim jak relacje z innymi ludźmi. Bardzo ważne jest dla naszego zdrowia, dla naszej jakości życia to, żebyśmy potrafili się komunikować. Komunikacja to jest nic innego jak umiejętność, taka sama jak na przykład gotowanie, taka sama jak język obcy, taka sama jak umiejętność obsługi koparki. Tego możemy się uczyć. Nikt nie rodzi się z perfekcyjnym darem do komunikacji. My się tego uczymy. Uczmy się umiejętności miękkich. Zainteresujmy się tematem tym, jak na przykład docierać do sedna sprawy, jak dobrze negocjować, w jaki sposób mówić to, co chcemy, w jaki sposób być asertywnym. I tutaj szczerze polecam, szczerze zachęcam uczestnictwo w klubie Toastmasters. W każdym większym mieście to jest, a teraz możemy wszyscy uczestniczyć w Toastmasters w bardzo prosty sposób, online, ponieważ teraz większość spotkań jest online. Wystarczy nam właśnie to, co tutaj mam, mikrofon, właśnie to, co tu widzicie, czyli kamerka, i możemy uczestniczyć. Nawet bez kamery możecie, bo to nie jest obowiązkowe. Ale warto jest dla naszego zdrowia, dla naszej jakości życia uczyć się tego, w jaki sposób się komunikować. Dziękuję wszystkim za wpłaty. Przekroczyliśmy 10 579 zł i widzę, że tutaj wpłaty co chwilę się pojawiają nowe. Czy mamy w ogóle jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem? I chyba nie mamy. Widzę, że się pojawiła nam na zegarze 9:20. Mój czas bardzo, bardzo, bardzo powoli będzie dobiegał końca, a już za chwilkę wejdzie tutaj do mnie i będzie chwilkę ze mną rozmawiał mój, można powiedzieć, gość na najbliższe 10 minut, a przez kolejne 40 minut będzie on samodzielnie i ze swoim gościem. Także ja bardzo serdecznie zapraszam Krzysztofa, który za chwilkę tutaj do mnie dołączy. I razem z nim omówię jeszcze jeden czynnik, który jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, dla naszej jakości życia, który zapewnia nam bezpieczeństwo, a są to finanse. Tak, finanse. Wiele osób po prostu nie lubi o tym temacie rozmawiać, nie chce o tym temacie rozmawiać, ale warto jest o tym temacie rozmawiać, ponieważ jest to coś, co jest dla naszego zdrowia, dla naszej jakości życia, bardzo ważne. I widzę, że tutaj razem z Krzysztofem jest też nasz inny gość, Marcin Iwódź, którego możecie kojarzyć z podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Proszę o poprawkę, jeżeli się w jakikolwiek sposób mylę. Natomiast Krzysztof prowadzi podcast niemiecki dla IT. Cześć panowie, witam was bardzo serdecznie. Cześć.
Cześć, cześć, dzień dobry. I ja będę miał dla was bardzo proste pytanie, natomiast jeszcze zrobię taki drobny wstęp. Jak większość z nas wie, finanse bardzo nam się w życiu przydają. I to, czy my je wykorzystujemy w dobry sposób, czy zły sposób, zależy wyłącznie od nas. Jest to czynnik, jest to coś, co możemy wykorzystać dobrze, przede wszystkim dla naszego zdrowia i jakości życia. Chociażby, jeżeli mamy trudną sytuację w życiu i potrzebujemy jakiejś porady zdrowotnej, no to możemy wtedy dzięki finansom zrobić to łatwiej. Jeżeli mamy chęć poprawić nasze zdrowie, to możemy udać się do na przykład fizjoterapeuty, trenera, dietetyka, masażysty, lekarza czy kogokolwiek i poprawić nasze zdrowie, korzystając z usług tych osób. Jeżeli chcemy na przykład poprawić swoje odżywianie, to okej, nie musimy wtedy przeznaczać dużej ilości pieniędzy na to jedzenie, ale myślę, że takie zdrowe produkty, chociażby te bio, eko i inne słynne rzeczy, są jednak troszeczkę droższe niż najtańsze niezdrowe jedzenie. Dlatego panowie, do was takie proste i ogólne pytanie. W jaki sposób taka przeciętna osoba, która nie ma żadnych oszczędności, która mało zarabia, może poprawić swoje finanse, poprawić swoją sytuację finansową? Krzysztof, proszę bardzo, zacznij ty. Ode mnie? Dobra. To zacznę od finanse, od czego zacząć. Chyba przede wszystkim najprostszy sposób to sprawdzić, na co te pieniądze się rozchodzą właśnie. Generalnie nawet właśnie często jest tak, że mamy pieniądze, starcza nam od pierwszego do pierwszego i właśnie nawet nie wiemy, na co nam się te pieniądze rozchodzą. I chyba pierwszy krok to właśnie sprawdzenie, czyli zrobienie budżetu, żeby właśnie wiedzieć, na co ile pieniędzy wydajemy i czy może są jakieś środki, które właśnie okazuje się, że moglibyśmy lepiej pominąć albo właśnie zrezygnować z tego na rzecz innych rzeczy albo na rzecz właśnie budowania oszczędności. Super. Ja myślę, że też bardzo fajnym sposobem jest właśnie zastanowienie się nad naszym podejściem do pieniędzy, bo wiele osób uważa, że pieniądze są czymś złym, czymś niepotrzebnym, używają porównań typu miłość jest ważniejsza od pieniędzy. Ale to są takie bezsensowne wybory, bo przecież można mieć w życiu mnóstwo miłości i można mieć też dużo pieniędzy. I co więcej, to, że mamy pieniądze, zwykle pomaga nam w realizacji naszych marzeń, pasji, tych wszystkich rzeczach, o których rozmawialiśmy, więc tak, pieniądze nie mają żadnej swojej moralności, nie są ani dobre, ani złe, one są po prostu narzędziem i jeżeli będziemy ludźmi dobrymi, to dzięki pieniądzom na większą skalę będziemy mogli robić fantastyczne, dobre rzeczy, no a jeżeli jesteśmy ludźmi złymi, no to na większą skalę będziemy robić złe rzeczy, więc warto podejść do tego w ten sposób i pogodzić się z tym, że pieniądze są ważne w naszym życiu, ponieważ bardzo nam pomagają we wszystkich innych obszarach tego życia. Nie chodzi o to, żeby były celem w samym sobie, ale dzięki nim możemy realizować wszystkie inne nasze cele. Dbać o relacje, dbać o zdrowie, dbać o rodzinę, jeździć po całym świecie i naprawdę robić mnóstwo innych fantastycznych rzeczy, w tym to, co staramy się zrobić dzisiaj, czyli pomagać innym. I Margaret Thatcher kiedyś pięknie powiedziała, że nikt nie wiedziałby dzisiaj o dobrym Samarytaninie, czyli tym z przypowiedni biblijnej, gdyby miał tylko współczucie. Żeby przejść do historii, musiał mieć też pieniądze i faktycznie ten Samarytanin z przypowieści to był dość bogaty człowiek. Więc tak, pieniądze pomagają na większą skalę robić dobre rzeczy i warto w ten sposób na nie patrzeć. Tak, dzięki. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Też właśnie zauważyłem to. Bardzo ważne jest, żeby w sobie nie plewić takiego przekonania, że pieniądze są właśnie czymś złym, że one się kojarzą z jakąś pychą, z jakimkolwiek innym robieniem ludziom czegoś źle, bo często właśnie w naszym polskim społeczeństwie mamy takie przekonanie, że przecież pierwszy milion trzeba ukraść, że przecież jak jest bogaty, to na pewno złodziej. No właśnie nie. Warto pamiętać o tym, że często zarabia się przez dawanie wartości innym ludziom. Jak ja działam jako trener personalny, to ja za moje usługi biorę pieniądze. I to nie są jakieś totalnie bardzo małe pieniądze, bo często jest tak, że ten jeden trening z trenerem to kosztuje w okolicach powiedzmy 100 zł i to jest nic innego jak dawanie wartości innym. I przez to, że ja biorę te, załóżmy 100 zł za trening z daną osobą, to ja nie czuję, żebym robił coś złego, co więcej, ja czuję, że robię coś dobrego. Daję swój czas, daję swoją wiedzę, swoje umiejętności i widzę, jak poprawia się ludziom ich jakość życia, jak oni gubią te niepotrzebne kilogramy tłuszczu, jak poprawia się ich sprawność, kondycja,
siła i wszystko inne. I właśnie to, co powiedzieliście, podejście jest niesamowicie istotne. To, co Krzysztof wcześniej powiedział, czyli zapisywanie sobie, czyli ogarnięcie tego, na co te pieniądze uciekają. Ja od wielu lat, od w zasadzie 2015 roku około, spisuję moje wszystkie wydatki, moje wszystkie przychody praktycznie co do grosza, dzieląc je na kolumny. Nie prowadzę żadnego budżetu, ale spisuję sobie wszystko, przez co jestem w stanie zobaczyć, na co to idzie. Czy moje pieniądze są wydawane na głupoty, czy one są wydawane w dobry sposób. Wiem, ile wydaję na jedzenie, wiem, ile wydaję na mieszkanie, wiem, ile wydaję na elektronikę i wszystko inne. I wiem, że to pomogło mi w bardzo dużym stopniu. Według mnie bardzo ważną rzeczą też jest to, żeby mieć odłożone chociaż trochę, chociaż poduszkę finansową na to, żebyśmy mogli przeżyć te kilka miesięcy. Wiem, bo czytałem ostatnio pewne badanie, że około 30% osób w Polsce nie ma żadnych oszczędności. I teraz wyobraźmy sobie, że jest trudna sytuacja, że tracimy pracę albo że potrzebujemy tych pieniędzy do czegoś, to naprawdę zostajemy wtedy z niczym. I co? Pożyczka, kredyty. Naprawdę ja szczerze nie polecam takiej sytuacji. Panowie, do was tutaj jeszcze takie pytanie i zaraz ja was już zostawię, żebyście sami podyskutowali o tym. Ale co taka osoba, która w tej chwili mało zarabia, nie ma jakichś dużych perspektyw, może zrobić, żeby jednak na tę poduszkę uzbierać, żeby w jakikolwiek sposób odłożyć? Jak to może zrobić? To może znowu ja zacznę. To tak. Przede wszystkim nawet zacząć od właśnie małych kwot. Często się wydaje, że właśnie, że mała kwota nie ma znaczenia, że jeżeli już trzeba budować oszczędności, to od jakichś porządnych, dużych kwot. Moim zdaniem nie jest to prawda. Nawet w kontach bankowych jest opcja, która umożliwia zaokrąglanie wydanej kwoty i ją odłożenie na właśnie osobny rachunek. I dzięki temu właśnie powoli, powoli buduje się już kwota. To nie jest prawda, że trzeba od razu zacząć, nie wiem, od 100-500 zł miesięcznie. Już wystarczy jakieś zacząć od drobnej kwoty, żeby widzieć już ten efekt na początku, że coś zaczyna się dziać, coś się, no, już się zaczynają te pieniądze gromadzić. Tak, to jest bardzo dobra metoda, ale ja bym zaczął od takiej bardziej generalnego spojrzenia na finanse. Słuchajcie, one są bardzo proste, naprawdę. Finanse osobiste są bardzo proste i są trzy rzeczy, o które wystarczy, żebyśmy dbali. Pierwsza rzecz to jest właśnie trzymanie pod kontrolą naszych wydatków, bo nie ma takiej kasy, której nie da się przepuścić, nawet jak będziemy cały czas zwiększać zarobki, ale wszystko, co zarabiamy, wydawać, to guzik, będziemy cały czas biedni. Dlatego ta kontrola nad wydatkami to jest taki pierwszy podstawowy filar, nad którym powinniśmy przejąć kontrolę. I nie chodzi tutaj o wycinanie tych wydatków do kości. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem jakiegoś masakrycznego minimalizmu, nie wiem, obcinania sobie nóg, żeby zaoszczędzić na butach, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby po prostu te pieniądze nie rozchodziły się na bzdury, tylko żeby w świadomy sposób wędrowały tam, gdzie nam na tym zależy, czyli żebyśmy kupowali za nie te rzeczy, które są dla nas ważne i żebyśmy mieli nad nimi kontrolę. Druga sprawa to jest zwiększanie zarobków. Jeżeli ktoś zarabia bardzo mało, no to nawet jeżeli będzie wycinał te wydatki do kości, jego sytuacja finansowa nie zacznie się poprawiać. Więc w momencie, kiedy już mamy porządek w wydatkach, to całą naszą uwagę przekierowujemy na to, żeby się rozwijać, żeby dzięki temu móc zwiększać swoje zarobki. No i kiedy te dwie rzeczy mamy pod kontrolą, to nieuchronnie w naszym życiu pojawiają się nadwyżki finansowe i wtedy dochodzi kolejny, trzeci filar, czyli po prostu pomnażanie w mądry sposób tych naszych oszczędności. I to wszystko, cała filozofia. Wystarczy tylko krok po kroku potem w mądry sposób to robić. Pewnie będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać jak. Ale to jest proste i nie trzeba tego bać. Okej. Dzięki Krzysztofie, dzięki Marcinie. Mamy aktualnie w naszej skarbonce 10 579 zł. Liczę na to, że uzbieramy 29. A ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Dzięki za to, że byliście i mam nadzieję, że będziecie dzisiaj do samego końca, do finału, czyli aż do godziny 23:30. Panowie, życzę wam powodzenia, róbcie dobrą robotę i co? Ja się żegnam. Dzięki, dobrego dnia. Dzięki serdecznie.